Siema! Czasami na najwyższym poziomie zdarzają się takie partie, które pokazują, że to, co ty, drogi widzu, albo to, co ja wiemy na temat szachów, to można zrobić tak, tak, tak i wyrzucić na śmietnik, ponieważ łamane są wszystkie znane mi reguły grania w szachy. Natomiast właśnie taka partia miała miejsce przedwczoraj, dlatego chciałem ją wam pokazać, ponieważ grali między sobą Dominguez-Perez. Oraz Hikaru Nakamura. Dwóch zawodników, jak widzicie, high elo, zawodnicy 2750 rankingu około. No i był to Puchar Ameryki. Możemy to tak nazwać. Hikaru Nakamura w pierwszej rundzie z Dominguezem Perezem remisował, także w drugiej rundzie przy remisie byłyby dogrywki. Natomiast, jako że, jak to sam Hikaru mówi, on już nie jest profesjonalnym szachistą, on jest streamerem i czasami lubi sobie poddymić, no to zdecydował się zagrać obronę sycylijską. Na najwyższym poziomie, zawsze w takich sytuacjach, jak widzicie, E4, E5, no i przez pozostałe 4 godziny partii po prostu śpimy sobie, a partia kończy się remisem. Natomiast Hikaru Nakamura zdecydował się zagrać agresywnie. Skoczek F3, Skoczek C6, no i gdybym, nasza homani. Nagrywał kursy w języku angielskim, to prawdopodobnie do Wing Perez zdecydowałby się zagrać ruch B4. Jest to ruch z mojego najnowszego kursu agresywne E4. Natomiast jako, że nagrywam po polsku, no to niestety zawodnicy nie mają takiej dostępnej wiedzy. No i na, mamy główną pozycję obrony sycylijskiej. No i tutaj czarne zdecydowały się zagrać ruch E5, skoczek B5D6, ponieważ nie możemy wpuścić skoczka na D6. Skoczek tu A6. Tutaj, no i koniec E6. Jest to po prostu jedna z pozycji wariantu kałasznikowa, w ogóle dziwna nazwa, trochę co nie? No i ogólnie chodzi o to, że białe będą cały czas atakować te dwa pola. To znaczy, pole na D5 jest słabe, pionek na D6 również jest słaby. I jeżeli białym uda się rozwinąć atak na tę pozycję albo zdobyć jakąś przestrzeń, no to tutaj białe stoją ok. W innym przypadku czarne będą mogły w jakiś tam sposób atakować na skrzydle królewskim. Nastąpiło skoczek C4 i teraz zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. Ponieważ ruch, który wybrał Hikaru Nakamura dla mnie jest absurdalny i nie jestem w stanie wam powiedzieć dlaczego to jest dobre, a mianowicie. Jak wiecie, w debiucie trzeba wyprowadzać figury oraz chować króla. Mamy niewyprowadzonego skoczka, mamy niewyprowadzonego gońca. Obie figury blokują nam możliwość roszady, dlatego Hikaru Nakamura zdecydował się w tym momencie zagrać ruch wieża B8, który jest najlepszy ruchem według komputera. Tak. I nie wiem, wieża B8, ani ten pionek nie był atakowany. Domyślam się, że w niektórych wariantach, wiecie, jeżeli tutaj na przykład nastąpiłoby coś takiego, coś takiego i B5, to być może ten skoczek może wejść na B6. Być może to jest taka idea, że teraz wieża B8, to, to B5 będzie trochę silniejsze, ale zagrać wieżę B8, no nie wiem. Natomiast jest to przygotowanie, ponieważ Hikaru Nakamura grał tutaj szybko, przeciwnik zagrał D5, Czarne zbiły tego skoczka, nastąpiło bicie skoczek CE7. No i białe zagrały ruch, który jest najbardziej logiczny, tak mi się przynajmniej wydaje a mianowicie chcemy wywierać, chcemy mieć silnego tego pionka, dlatego trzeba go jakoś obronić. Ten koniec będzie tutaj atakować, więc nastąpiło G3. Co ciekawe, najlepszym ruchem jest zagranie tutaj ruchu G4, co jedynie pokazuje, że szachy na najwyższym poziomie to są szachy nie dla nas, zwykłych śmiertelników. Nastąpiło G3. Czarne zagrały b5, Koczek poszedł na e3, g6, no i tutaj chwila luziku. To znaczy a4, zawsze jak widzicie takie pionki, które są wyprowadzone, chcemy je trochę uszczypnąć z drugiej strony. Natomiast tutaj skoczek f6, łubu-dubu, łubu-dubu, goniec g2. No i teraz drugi moment, w którym Hikaru Nakamura robi coś dziwnego. Ponieważ oczywiście została nam jedna figura, która jest wyprowadzona i po to zagraliśmy ruch g6, żeby zagrać ruch goniec g7, prawda? Dokładnie tak, dlatego Hikaru Nakamura zagrał tym gońcem na h6. Widzieliście kiedyś coś takiego? No, ja nie. W sensie ten goniec nigdy nie idzie na H6. Nigdy nie chcemy się tego gońca pozbyć, ponieważ jak tylko ten goniec spada z szachownicy, to zazwyczaj to jest przegrana pozycja. Mamy za dużo dziur tutaj wokół króla, bo potencjalnie zrobimy roszadę. Nigdy tego gońca nie będziemy chcieli wy wy wymienić. Dlatego też ten goniec powinien stać na G7. Natomiast oczywiście myślę, że już się domyślacie, ale najlepszym ruchem według komputera jest właśnie zagranie goniec H6. Ok, Hetman D3. Atak na pionka. Czarne tego skoczka y, przestawiły na C5, co jest oczywiście logiczne. E, Hetman E2. No i teraz Hikaru Nakamura pomylił się troszeczkę, i tutaj mówię bez ironii, ponieważ najlepszy ruch, jaki mógł zagrać, to jest B4. On nie bardzo chciał skoczka na C4 wpuści, wpuszczać, natomiast no, to jest najlepsze. To znaczy zyskanie tej przestrzeni i potem potencjalnie atakowanie na drugim skrzydle. Natomiast Hikaru zagrał ruch Hetman C7. Co dopuszcza możliwość zagrania ruchu B4, no i potencjalnie kiedyś te pionki mogą być groźne. Także skoczek sobie wrócił, wieża A5. No i teraz, jak zapewne wiecie, grający czarnymi Hikaru Nakamura, ma trochę gorszą pozycję. Obiektywnie jest to trochę gorsza pozycja z tego względu, że przeciwnik ma parę gońców, no i też zauważcie, że ten goniec no, stoi dziwnie tutaj. Nigdy go nie będziemy chcieli wymienić, bo jeżeli nastąpiłaby taka wymiana i powiedzmy goniec to zbije, no to ten goniec kiedyś tutaj będzie, będą naprawdę bardzo duże kłopoty. I myślę, że jak macie ranking nawet z 1500, to zdajecie sobie sprawę z tego, że nigdy nie chcemy wymienić takiego gońca. Natomiast wisi nam tutaj pionek, którego dość trudno jest bronić. Dlatego Hikaru Nakamura znowu wziął wszystko to, co wam powiedziałem przed chwilą i zdecydował się wyrzucić to na śmietnik, oddając swojego gońca. Po 22 ruchach i Karuna Kamura ma słabego pionka, ma osłabionego króla, Odda oddał czarnopolowego gońca, który jest po prostu bardzo ważny w tych strukturach. I według komputera to jest ok. Skoczek F5. Skoczek wywiera presję. Eee, I tutaj, obiektywnie rzecz biorąc, można było zbić. I nie do końca wiem, dlaczego nie nastąpiło bicie. To znaczy, to jest takie dość dziwne. Teraz z drugiej strony, że wiecie, białe wykonują kilka posunięć, żeby zbić tego pionka, po czym nie. Prawdopodobnie to, co się nie podobało, to coś w tym stylu, że jakby kiedyś nastąpiło coś takiego, wieża C8, no to możemy dość mocno atakować po linii C. Tak strzelam w jakiejś konfiguracji, ale pff, no, jednak pionek jest pionek. Natomiast tutaj wieża A7, yy, wieża B7, nastąpiła wymiana, wymiana, goniec poszedł na D2, czarne opanowały jedyną wolną linię. Hetman D3, wieża, wieża A2, no i jest wywierana bardzo duża presja. I dopiero od około tego momentu zaczęło się krystalizować, dlaczego w sumie można było oddać tego gońca. No bo jak się tak zastanowicie, no to te czarne pola są pokryte przez tego skoczka. Ten skoczek nie bardzo może być wymieniony, ponieważ jak zagramy G4, no to wiecie, tutaj jest bardzo dużo dziur, skoczek wejdzie tutaj czy tutaj, mogą być kłopoty. A skoro go nie przegonimy, no to te pola nie są jakieś bardzo osłabione. Hikaru musiał widzieć to w momencie, gdy oddawał swojego gońca. No ale okej. Okay. Wieża D1, więc skoczek leci sobie na F6, wywierać presję. Goniec poszedł na G5, więc król podszedł. W ogóle może nastąpić bicie, bicie. I mając króla na F6, ta pozycja jest lepsza dla koloru czarnego. Pomimo tego, że Hetman wręcz wydaje się, że gdzieś tutaj niedługo nas zamatuje. Okej. Okay. Natomiast tutaj nastąpiło koniec H3. Skoczek poszedł na D4, C3. I teraz dzieje się coś znowu bardzo dziwnego, ponieważ Hikaru Nakamura zagrał ruch skoczek C2. I ja wiem, część z was sobie nie myśli. No, jakiś dziwny ruch. Wydaje się, że jest to normalny ruch, ale. No zagrać tak na połowę przeciwnika, ten skoczek praktycznie nie może nigdzie się ruszyć. Dosłownie jego dwa pola to jest pole do rogu i pole na. A3. Ale okazuje się, że Hikaru Nakamura miał jakieś 2137 punktów IQ, ponieważ w tym momencie idąc ze skoczkiem z F5 tu, on zdawał sobie sprawę, że ten skoczek kiedyś stanie tutaj i stanie tutaj. Ale to nie jest koniec absurdalnych rzeczy, które dzieją się w tej partii, ponieważ po ruchu Hetman F3 skoczek decyduje się wrócić na pole startowe, żeby dalej kryć te wszystkie czarne pola. Ja bym bardziej myślał o tym, ale ja mam 2200. Skoczyk G8, spoko. Goniec sobie wrócił. Wieża A3, wieża B3. Ta wieża dosłownie jest ograniczona przez tego gońca, ale zawsze będzie miała trochę miejsca do oddychania. No i tutaj Dominguez Perez 2743, nie do końca wiem dlaczego, ale zdecydował się oddać tego pionka. Prawdopodobnie. Zdał sobie sprawę z tego, że po ruchu goniec b2, jak ta wieża gdzieś odejdzie, to jest ruch goniec e5, bicie, bicie. No i jest dużo kłopotów, ponieważ po takim ruchu hetman b2 i potem jest tutaj związanie, z który ten skoczek po prostu się yy, nie wychodzi, więc prawdopodobnie to widział. Natomiast to, co Dominguez Perez przeoczył, to to, że po ruchu goniec b2 można zagrać bardzo silny skoczek f6. Skoczek zrobił swoją robotę na g8, więc wrócił tutaj. Yy, I teraz... Jak ten Hetman sobie gdzieś poszedł, to ta wieża na spokojnie może sobie iść. No, i teraz, oczywiście, to już nie działa, gdyż no, straciliśmy figurę i przegrywamy partię. Dlatego białe zagrały powrót gońca na startową pozycję, i czarne zagrały najlepszy ruch w pozycji, a mianowicie powrót skoczka na startową pozycję. I cała ta partia tak wyglądała. Po prostu, wiecie, no to wrócę. Dwa gońce stoją na startowych pozycji. Skoczek na G8 stoi na startowej pozycji. Wieża i skoczek losowo. Ta wieża broni pionka i jeszcze do tego wszystkiego Hetman na H4. Ale to są najlepsze ruchy. Nieprawdopodobne. Hetman D8. Teraz dla Beki, biały stwierdził, jak te figury są na startowych polach, to ja pójdę na startowe pole mojego przeciwnika. Okej. Okay. Hetman E7, wymiana zawsze spoko, to znaczy czarne zdobyły pionka, czy białe podstawiły pionka, więc czarne próbują wymienić hetmany na to. Białe się oczywiście nie godzą. Skoczek idzie na D4, Goniec E3, Szachulec, Król G2, Hetman F6, no i białe mają dość dużo kłopotów. Mają dość dużo kłopotów, ponieważ paradoksalnie ten król. Jest trochę bardziej osłabiony niż ten król. Przy tym królu mamy skoczka na startowej pozycji, a przy tym królu mamy gońca na startowej pozycji, który jest blokowany przez tego króla. Także nastąpiło koniec e2, e4, Hetman b5. Białe odzyskały swojego pionka, ale tutaj czarne mogą zrobić kombinację, która kończy partię. I tą kombinacją jest poświęcenie wieży w zamian za gońca, i następnie jaki jest najlepszy ruch w tej pozycji? Skoczek H6. Oj, nie, tak nie, to by była przesada. Skoczek H6. I teraz, jak nie wiem, wieża sobie podejdzie, skoczek wchodzi na G4, presji jest po prostu za dużo, według komputera jest jakieś minus 8. Spoko. No, Hikaru, pomimo tego, że zagrał tę partię w absurdalny sposób, zdecydował się zagrać ruch Hetman B2, który wypuszcza całkowicie przewagę, jeżeli biały zagrają ruch goniec F4. I znowu, to nie są moje analizy, ja jestem tylko, wiecie, chłopkiem, co... Co sobie analizuje partię w koszulce z ananasami. Natomiast tutaj wydaje się, że skoczek D4 wygrywa partię, bo atakujemy tu, atakujemy tu i tyle. Ale według komputera taka pozycja z tymi dwoma pionkami to jest rekompensata. To znaczy, na koniec dnia białe mają parę gońców i pionka, czarne mają skoczka na startowym polu, nie? No i w zamian za to jeszcze wieże. Więc komputer mówi, że trzeba było na to iść. Natomiast wydaje mi się, że w takim obliczu partii, gdzie przeciwnik cię ciśnie, trudno jest zdecydować się na takie poświęcenie, dlatego Dominguez Perez zagrał ruch hetman a6. Co następi, po czym nastąpiło skoczek f6, h3. No i teraz <laughs> kto z Was zgadnie, jaki jest najlepszy ruch w pozycji? Prawdopodobnie nikt, ponieważ najlepszym ruchem wykonanym przez Hikaru Nakamura w tej pozycji było zagranie H5. I wierzcie lub nie, to jest ruch, który kończy partię. Dlaczego? Zapytacie. Ponieważ trudno jest się białemu jakkolwiek ruszyć. Jak nastąpi stanie w miejscu, możemy zdecydować się tutaj zbić. E, przeciwnik zbije, gramy H4 i po 4 Hetman E5. Koniec mistrzostw, do widzenia. To znaczy ten pionek... Sprawia groźbę bicia na E3. Jeżeli natomiast przeciwnik tutaj biały mi zdecydowałby się zablokować, nadal wierza E3, koniec. Jak przeciwnik zdecyduje się to obronić, no to bijemy tutaj. Także jak widzicie, jest to pewnego rodzaju cukzwank. Gdzie po prostu no, białe nie bardzo mają jakieś posunięcia. Białe zdecydowały się niczym w misji Kleopatrze na stary, sprawdzony sposób i zagrały ruch król F1. Król na linię F zawsze wydawać by się mogło, że ratuje partię, ale nie w tym momencie, ponieważ Hetman E5, król musiał wrócić, no i teraz wychodzi. Dlaczego ten pionek był ważny? Ponieważ czarne poświęcają figurę, grają H4, no i po biciu co nastąpiło w partii Hetman H2. Król jeszcze raz może iść na patrycjusza, a w zasadzie na odwróconego patrycjusza, ale kończyłoby się to, kończyłoby się to matem. Dlatego ruch przed matem w bardzo nieładny sposób Domingo teraz zdecydował się poddać partię. W sensie nieładny sposób, bo już mógł dopuścić do mato. No ale tak to jest i Hekaru przeszedł dalej. Dzisiaj gra e, finał tego całego pucharu z Wesleyaną. Natomiast Cóż, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, że no jest jak jest z tymi szachami. Nic nigdy pewnie nie będziemy rozumieć, i to jest trochę smutne, ale jest to też trochę fajne, ponieważ inni też nie rozumieją szachów, także wiecie jak jest. Także mam nadzieję, że filmik z tej absurdalnej partii Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę i suba, będzie mi bardzo miła. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!